Przejrzałem ostatnie wyniki sprzedaży, które nie są zbyt dobre. Coś ci odbiera pewność siebie? Bardziej się staraj. Może ty powinieneś, jesteś prezesem. Wkurza cię to. Prawie tak bardzo jak to, że zostanę twoim zięciem. Przykra sprawa. Chcesz zobaczyć, jaki Steffi i ja wybraliśmy serwis? Jeszcze się z nią nie ożeniłeś. I nie ożenisz. Pobierzemy się z twoim błogosławieństwem czy bez, bo raczej go nie dostaniemy. Weźmiemy ślub i nic na to nie poradzisz. Gdyby nie Steffi, już byś nie żył. Steffi należy do mnie. Nigdy nie wierzyłem w karmę, ale po tym, co przez ciebie przeżyła moja matka, zaczynam wierzyć. Będziesz miał to, na co zasłużyłeś. Ty podły draniu. Steffi jest dla ciebie narzędziem zemsty. Mylisz się. Kocham twoją córkę. Jeśli cię wkurzam, to dodatkowa korzyść. Miałem stresujący dzień. Chyba pójdę z twoją córeczką do sauny. Szkoda, że nie wie, jak ją wykorzystujesz, żeby mi zaleźć za skórę. Teraz myślę tylko o jej skórze.